Co widzę? Czego świadkiem jestem? Stwierdziliśmy, że w naszych okolicach, a szczególnie tych, gdzie, których ja mieszkam, gdzie biegamy, gdzie tutaj dużo ludzi zażywa sportów, bardzo dużo widzimy powyrzucane śmieci, a zwłaszcza śmieci z naszej branży, czyli branży motoryzacyjnej, i stwierdziliśmy, że mamy tę okazję właśnie, że po pandemii, ładna pogoda, że przyjedziemy i posprzątamy, żeby tutaj nam wszystkim się miło zażywało rekreacji. Przyjechaliście ekipą pięcioosobową, chłopaki, widać ich w tle. Tu pan, tak, tu pan Maciej. Specjalnym też autem. Na aucie dużo haseł dziś z dzisiejszą akcją związanych. Tak, stwierdziliśmy, że ta akcja będzie miała sens, jak też od razu posortujemy to, dlatego koszty są podpisane, tak żeby później sobie dodatkowej pracy nie nadawać na firmie, a tak naprawdę też chodzi o to, że młodemu pokoleniu uświadomić, że my walczymy w tym momencie o ich przyszłość, tak? Także żeby mieli do lasu, mogli chodzić tak jak my kiedyś, na grzyby, a nie po plastiki. W tej chwili śmieci stało się naprawdę problemem z tego względu, że wzrosły koszty utylizacji tego wszystkiego. Trzeba to robić przez firmy wyspecjalizowane. I pokłosiem tego, co widzimy właśnie w lasach, jest to, że niektórzy być może z braku świadomości wywożą śmieci, myśląc, że tego nie da się w żaden sposób legalny i elegancki pozbyć. W tym momencie na przykład mamy lokalizację, gdzie są zrzucone opony. Ta osoba, która wyrzuciła te opony, powinna mieć świadomość tego, że jako mieszkaniec Białej Podlaskiej, czy z gminy, czy ościenne, czy z samego miasta, rocznie może oddać na gospodarstwo domowe 8 opon bezpłatnie, bez jakiejkolwiek krępacji. Także ci, co spoza Białej, to do Czosnówki się wywozi, zgłosi to trzeba wcześniej, będzie to zapisane. Ci, co mają lokalizację meldunek Biała Podlaska, wywozi to się do firmy, do komunali i jest to odbierane za darmo. Za darmo. Jak wygląda recykling innych odpadów elektronicznych, których też sporo i w samochodach, i w twojej branży, czyli motoryzacyjnej? Z odpadami elektronicznymi jest o tyle dobrze, że są ogłaszane lokalnie czasami akcje, zbiórki. Także tutaj można to ewentualnie śledzić, lub też my wywozimy to do firmy Bialski Komunalnik, która odpłatnie, co prawda niewielka jest odpłatność, bo to jest około złotówki za kilogram, odbiera od nas te odpady. Także też mam nadzieję, że oni to utylizują tak jak należy. No to jeszcze na koniec podsumujmy. Jesteśmy w lasach pomiędzy Białą Podlaską a Porosiukami. Tak jak żeśmy patrzyli na mapę przed wyjazdem, tutaj ciężko dojść. Co jest czyje? Tak, tutaj przygotowując się do tej akcji, poprosiliśmy o mapkę geodezyjną z podziałem na działki. Powiem tak, że tak, z naszych szacunków wychodzi, że to jest około 10 tysięcy właścicieli działek. Być może każde drzewo należy do innego właściciela. Super. Śmieci, jak na razie wygląda akcja? Sporo tego jest? W tym roku już około 2 tygodni czy 3 tygodnie temu widziałem, że była akcja też jakaś społeczna, gdzie były zbierane takie te komunalne śmieci. Czyli ta świadomość rośnie. Tak, tak. Są akcje cykliczne prowadzone i powiem tak, jak zaczynaliśmy, jak ja tu zacząłem biegać 4 lata temu, to było dużo gorzej. W tej chwili już jest lepiej. Jedyna rzecz mnie martwi, to zgodnie z tym, co jest tutaj na tej tablicy przygotowane, że widzę, że niestety młodzież, która przyjeżdża rekreacyjnie do lasu, jakiegokolwiek, często przyjeżdżają ze swoimi, powiedzmy, akcesoriami, tak, piwo, napoje, i co jest najśmieszniejsze, że dadzą radę pełne przywieźć, a z jakiegoś powodu nie dadzą radę pustych tych butelek zabrać z powrotem i zostawiają. No niestety tutaj jakby się kłania brak świadomości, tak, i lenistwo może. I być może lenistwo, tak. Dzisiaj nieco dalej od Etmusa. Czy spodziewałeś się tego, że firma zaproponuje tego typu akcję? No w sumie to spodziewałem, to porządna firma, dobra. Stawiają na ekologię. Z kim dzisiaj pracujesz? No z panem Maćkiem. Tak, szkoła. Z Kubą i z Mateuszem. Kuba, Mateusz, kto jeszcze? I Rafał. I Rafał, jakie szkoły? Rafał na Brzeskiej, Kuba też, ja też na Brzeskiej. I jeszcze mamy ZDZ. Mateusz w ZDZ. No i jak to na razie oceniacie tę akcję? Rękawice są potrzebne? No tak. Aha. Czego jest na razie najwięcej? No plastiku.